każdego seta zaczynaliśmy źle i później ciężko było nam gonić przeciwnika. W trzecim na szczęście udało się wytrzymać tą grę na styku i utrzymać się w meczu. W czwartym też mieliśmy przewagę, którą straciliśmy. Na gorąco nie wiem, co zadecydowało, ale nie mamy dużo czasu, żeby o tym myśleć i prosto zawiercie jedziemy na kolejny ciężki turniej. Znaczy przede wszystkim gratulacje dla drużyny z Zawiercia. Zagrali kapitalne spotkanie, przede wszystkim w tych dwóch pierwszych setach, że bardzo mocno zagrywali i my gdzieś tam nie mogliśmy sobie poradzić, ale to nie tylko w przyjęciu, bo w wielu elementach gdzieś tam nie istnieliśmy w tym pierwszym i w drugim secie, także bardzo nasza słaba gra na wielu płaszczyznach. Później trzeci set gdzieś tam się odbiliśmy, staraliśmy się nawiązać walkę, byliśmy gdzieś tam z przodu te kilka punktów i myślę, że zasłużenie po walce wygraliśmy tego seta. No, w czwartej partii generalnie ciężko wytłumaczyć, co się stało. To, że Zawiercie będzie dobrze zagrywało u siebie na hali, to wiedzieliśmy. Hala jest specyficzna, ciężka, ale nie tłumaczymy się tym. Robiliśmy, co mogliśmy. Niestety dzisiaj zabrakło i przegrywamy to spotkanie, ale tak jak mówię, głowy do góry, bo za chwilę ciężkie granie. Czy na pewno my popełnialiśmy bardzo dużo błędów, gdzie nam się te błędy nie zdarzały i to mówię w każdym elemencie, bo to nie tylko przyjęcie, aczkolwiek no, przy takiej zagrywce bardzo ciężko się chłopakom przyjmuje i na pewno to nie jest proste zadanie. Ale bez przesady, nie zwracajmy tylko uwagę na jeden element. Zagraliśmy te pierwsze sety naprawdę bardzo, bardzo słabo, nie na naszym poziomie i musimy je rozwiązać. Musimy na pewno obejrzeć ten materiał i wyciągnąć wnioski. Tak, na pewno. Każdy próbował robić co mógł dzisiaj. Milad, nie znam statystyk, nie wiem tak na gorąco, ale Milad wyglądał na... Że czuł się dobrze i na tyle co mogliśmy, to walczyliśmy. Na pewno Milad tymi zagrywkami, przede wszystkim regularnością tych mocnych zagrywek no dał nam troszkę nadziei i przede wszystkim gdzieś tam to przynosiło nam efekt, bo i dobrze zagraliśmy, może dobrze, lepiej zagraliśmy w każdym elemencie i gdzieś to oprowadzenie uzyskaliśmy. Oczywiście no na tak wspaniale grającą drużynę nie wystarczyło. Tak, tak, na pewno będzie to ciężkie granie, ciężsi przeciwnicy, ale zrobimy wszystko, żeby wygrywać spotkania.